witam wszystkich bardzo serdecznie w grze waszej ulubionej grze przeglądarkowej Titan Fidget. Oczywiście link znajduje się w opisie, a dzisiaj witam was na specjalnym evencie. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest 27 lutego, a przed wami jest event. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w Shakes and Fidget od jakiegoś czasu ulepszyli eventy. Tak, teraz jest coś takiego, że już nie ma takich typowych eventów, jak były wcześniej, bo wcześniej eventy były takie jednostajne, czyli był event złota, wiadomo, więcej złota, event expa, event epicki i tam eventy lasu, że można było wydropić różne rzeczy podczas misji. Teraz to całkowicie zmienili, teraz eventy są superaśne. To znaczy, że każdy event praktycznie troszeczkę różni się od siebie. Mamy dziś szczególny dzień, pozwól więc, że opowiem ci co nieco na temat naszego wydarzenia weekendowego. Co ty na to? Nie pałętaj się po karczmie. No i teraz w ramach tego mamy tutaj, widzimy takie cztery odznaki i co tydzień praktycznie często tak jest, że jakby dany event łączy się od razu z jakimiś boostami. W tym przypadku jest to duży event, bo mamy tak, szalone grzybowe żniwa, 20 więcej grzybów u handlarza, większa szansa na zdobycie grzybów podczas zadań. Sterylne sedesy. Tego nigdy nie było wcześniej. Dwa razy więcej many za spłukanie epickiego przedmiotu w toalecie. Pupil pirodliszka do znalezienia w trakcie wydarzenia. Dalej. Zgromadzenie zjawiskowej zwierzyny. Dwa razy więcej owoców za zadania. Karmienie pupila 9 razy dziennie. Szybsze podróże z wierzchowcami premium. Dwa razy więcej owoców z koła fortuny. I ostatnie epickie szaleństwo zakupowe, czyli 5 razy większa szansa na epickie przedmioty w sklepach i pupil paladon do znalezienia w trakcie. Czyli jak widzicie, spory event dzieje się tutaj, nawet postawili taką tabliczkę, caution, co nie, że coś tam i zaraz wrzucimy, a nie mamy akurat przy sobie nic epickiego. A szkoda, bo byśmy wrzucili, byśmy od razu sprawdzili. Tak więc przypominam, gra Shakes and Fidget, link do gry znajduje się w opisie. Cały czas gramy na naszym ulubionym polskim serwerze, polskim 39, na który serdecznie zapraszam. My jesteśmy tutaj całkiem wysoko, w sensie ja jestem całkiem wysoko, jestem na 21 miejscu, a nasze gildie jest na miejscu pierwszym. I jak o gildii mowa, 350 level. Dzisiaj być może uda się pozdobywać kolejne levele. Może wkroczymy na wyższy poziom levelingu. Najwyższy poziom u nas ma konop. Konopski, tak, dokładnie. To jest ten konopski, co robi takie newsy na YouTubie. I zaraz po tym tutaj nasz przywódca Neutral, który 380 level ma. Widzimy, że tutaj Mandzio sporo spadł, ma tylko 368. Co niego itemki są minimalnie lepsze od moich, tak naprawdę. Ale no, 18 levelów jest przede mną, więc całkiem nieźle. I tak wygląda nasza gildia, co nie, czyli generalnie jestem co dosyć wysoko. Plus, można łatwo zauważyć, że jeśli chodzi o rycerzy, to elegancko mam 20 poziom rycerzy. Tak, wbiłem 20 poziom rycerzy, jestem z tego bardzo dumny, zaraz wam pokażę. Tylko tutaj dołączmy do walki i przekroczmy portal. No i oczywiście pupil gildijny też zróbmy, czy czterogłowa hydra sama się nie zabije. Dokładnie, demoniczny portal, tutaj akt 4, 10 na 10 i oczywiście tutaj atak gildijny, bo trzeba tutaj walczyć. Dobra, i teraz wchodzimy do twierdzy, którą wam zamierzam pokazać. Potwierdza poziom 20. Sala rycerska również poziom 20, czyli można powiedzieć, że boostuje moją gildę maksymalnie, jak się da, jeśli chodzi o kryształki. Dodatkowo sam osobiście mam kopalnię klejnotów na poziomie 20. Dzięki czemu moje klejnoty, które wydobywam, są zajebiste. Tak, dokładnie, tak to wygląda. Mam zajebiste i co ciekawe, kopalnie można jeszcze ulepszać na wyższy poziom, ale niestety wymaga to naprawdę ogromnej ilości surowców. No i aktualnie tych surowców nie posiadam, ale klejnot sobie oczywiście pójdziemy szukać. Teraz rozwijam sobie pomału skarbiec na 16 poziom. Generalnie jeśli chodzi o twierdzę, najważniejsze rzeczy, czyli twierdza w poziom 20, kopalnie klejnotów poziom 20, moim zdaniem zostały rozwinięte, więc jestem zadowolony. Reszta nie ma takiego znaczenia. No i oczywiście mam podziemia. W podziemiach też jest bardzo ciekawa sytuacja. Nie pamiętam, czy ostatnio, kiedy ostatnio o tym mówiłem. Tak czy siak jest bardzo ciekawa sytuacja, bo praktycznie tutaj wszystkie rzeczy mam wymaksowane. Władca, wrota podziemi, komnata tortur, wehikuł czasu. Teraz siedlisko goblinów sobie maksuję i potem zostanie jeszcze siedlisko troli i wszystko zostanie wymaksowane na 15 poziom i potem będę mógł sobie swobodnie egzystować to w kopalni złota, bo kopalnia złota działa tak, że można w nią ekspić, kiedy wszystkie inne budynki są wymaksowane.
No, mam i mam tak dużo tych dusz, że już totalnie ten ekstraktor dusz, no, nie funkcjonuje. Dodatkowo, jestem tak potężny, że jeśli będziemy chcieli zaatakować pierwszego gracza w rankingu, w tym przypadku jest to Konop, i będziemy chcieli go zwabić do tego podziemia, bez trudu go załatwimy. Zobaczcie zresztą sami. I bez trudu moje gobliny sobie z nim poradziły tak naprawdę. I w momencie, kiedy pokonujemy najlepszego gracza na serwerze, to automatycznie nie ma już silniejszego przeciwnika. Automatycznie pokonujemy najsilniejszego przeciwnika, jaki jest w grze. Więc tak naprawdę tutaj gobliny i resztę to jak się nie opłaca już rozwijać, bo jesteśmy już po prostu wymaksowani. Więc tak naprawdę już więcej tutaj nic nie zrobimy, możemy tylko maksować rzeczy, a potem maksować naszą kopalnię złota. I tak to wygląda, jeśli chodzi o twierdzę i kopalnię, ale to oczywiście nie wszystko. Chodźmy do doktora Buwu. Patrzcie, widzicie? A propos eventu, dwa razy więcej tych owoców. Dobra. Dobra, pokręćmy sobie. O, dobrze, owocki są. Chodźmy, czy coś epickiego wypadło? Tak, i to epicki przedmiot, ale czy lepszy od mojego? No, niestety nie. Jak nie mam od mojego maga, też wcale nie lepszy. No, no nie, no nie, nie lepszy. W sensie, w zasadzie trochę lepszy. Ale biorąc pod uwagę, że mam ulepszony przedmiot 8 i bym musiał ten ulepszać, to mi się wydaje, że nie ma co tutaj kombinować. Ma za to obrażenie od błyskawic też plus 26 w sumie. Dobra, ale mniejsze o to. Tak jak wrzucimy sobie to, żeby zademonstrować wam, jak działa kibelek na evencie. 500, poziom wypełnia 500 i patrzcie teraz na to. Wow, 600, co nie dwa razy więcej, wow. A teraz zobaczmy, czy to jest dobre dla zwiadowcy w sumie. I okazuje się, że dla zwiadowcy jest również takie sobie. W sensie, no w zasadzie jest trochę niby lepsze obrażenia. A ja tu patrzę na zakres, tylko że zobaczcie, u mnie w zwiadowca ma zakres 1210. Tutaj ma 1233, więc w zasadzie, no w zasadzie ma trochę większy zakres obrażeń. I od 746 już, dobra. To sobie potem to wymienimy. No ale teraz nie chce mi się tego robić. Mam strasznie dużo, zawalony jestem. Zawalony jestem, myślę, że to możemy posprzedawać te czerwone, bo one i tak są bezużyteczne. Natomiast jak idzie arena? Arenę ulepszyliśmy wszystko, no ten taki poziom epicki, ten taki szary, to jest jeszcze wyższy poziom niż to jest zwykłe przyspieszenie i ulepszenie. No i teraz sobie po prostu elegancko już tą arenę, jak sami widzicie, ulepszamy jak leci. No, no tak po prostu, sobie ulepszamy ją, coraz mam już. Jeśli chodzi o runy, mam 54 tysięcy kwatu ordecylionów, czyli chyba całkiem dużo, jak mniemam. Dobra, oj, zrobiliśmy od razu jakieś sekretne poufta, misja dnia zrobiona, wyrzucie bliski przedmiot do tajemniczej toalety, zrobione. Dobra, tutaj sobie zadanie później porobimy, bo tutaj tak naprawdę dużej filozofii nie ma, oprócz tego, że jest ta większa tendencja do wydrapiania właśnie tych wszystkich jedzeń dla typiarzy i tak dalej, to tak naprawdę, wiecie, jakiegoś dużej zmiany nie ma. Natomiast, co jeszcze chciałbym wam pokazać, to tak, to jest moja postać, tak wygląda. Dużo mam pieniędzy, mogę trochę tutaj w inteligencję inwestować. Gilię wam pokazałem, no i w sumie tutaj pomału zakres rzeczy, które mogłem wam pokazać, się kończy, no bo cała reszta to jest po prostu już taki typowy grinding. No, tutaj wiadomo, wszystkie już te, a to już dawno chyba było, nie wiem co wam jeszcze miało. A, pupile, tego wam jeszcze nie powiedziałem. Jak wygląda sprawa z pupilami? Tak, podczas tego eventu można pupile karmić aż 9 razy dziennie. I tu się pojawił problem, bo nagle się okazuje, że jadunę już nie możemy przekarmić, bo ma maksymalny poziom. Natomiast drugim poziomem jest taki, że nie mamy na przykład w ogóle tych jedzenie cytrynek, żeby nakarmić tutaj na przykład jednoruga. Więc tak naprawdę ten event nam trochę nie pomaga. Być może jak pójdziemy sobie do karstu i porobimy się, to się uda. Potem mamy tyranożaura, gdzie jest bardzo podobny efekt, że mamy tylko dwa. Być może wydropimy trochę więcej potem. I jeszcze oczywiście mamy rozpira. No tutaj akurat on jest dużo mocno do tyłu, więc tutaj go mocno dokarmimy. Od serduszka. No i mamy tego bydlaka, hydrowira, też niestety mam za mało, żeby ich wystarczająco nakarmić. No i silny przeciwnik w zmroku. Spróbujmy pokonać mrok mrokiem. Możemy spróbować, co nie? Co to jest? Można go znaleźć w piątek 13, a tego można, kiedy 10 piętro się pokona. Dobra, spróbujmy, może się uda. Dobra, ładnie, nice, pokonaliśmy.
Mrok taki, taki nadal silny, to spróbujmy światłem. Cholercia, dobry mrok, dobra, ten jest trochę słabszy mrok, spróbujmy ogniem. Ten mrok jest znowu chyba silniejszy, spróbujmy ziemią. I ten mrok jest słabniejszy, spróbujmy wodą. I elegancko dużo żeśmy mroków wygrali. No i ostatnia rzecz, którą oczywiście wam pokażę, to są lochy. Tutaj oczywiście zrobimy sobie portal, portal do piekieł, akt 4, poziom 6. No i myślę, wydaje, że jako, że jesteśmy no nieco silniejsi, imo, co nie, teraz jeszcze sobie pod ekspie jakiś przedmiot, żeby było, że jestem silny, o tutaj sobie tam, tutaj, o. I teraz zaatakujemy sobie co? Musimy zdobyć tutaj 13 piętro w świecie mroku, musimy 10 poziom zdobyć, wtedy będziemy mogli odblokować kolejnego fajnego, wtedy będziemy mogli diabłoczorta odblokować, wyż... przyznawane za wyczyszczenie 10 piętra 13 lochu w strefie mroku. Czyli to jest generalnie ciężka sprawa. Nigdy go nie zdobyłem, wam się przyznam. Może w końcu jakiś rekordzik wleci. No dobra, próbujemy. Walczymy za pomocą mojego oddziału. Mój oddział swoją drogą też, pokonamy ich. Mój oddział też powinien swoją drogą gdzieś tam trochę poulepszać. Ale to już inna bajka. Dać im może jakieś lepsze diamenty, zwłaszcza, że teraz trochę tych lepszych diamentów wypadło. Na tyle lepszych, że bardziej się opłaca dać mu taki diament niż trzymać faktycznie czarny diament. Bardziej się opłaca, o dziwo. No, ale dobra, 13 piętro. Spróbujmy. Dawaj, walcz, byku, walcz! Dobra, gdybym może z mocy moich, to może by pokonali. Jest! I udało się, pokonany Gałgan. Coś takiego, nie jest to chyba potężne, ale dla mojego byka jest. I to jest bardzo smakowite. Ładne, ładne dla mojego byka. No i chyba tylko ładne dla mojego tutaj byczka tego. To od razu wymieńmy to. Co? Punkty życia, a tu ma... Nie, nie, musimy to zamienić, bo tu ma odporność na błyskawice. Tu ma punkty życia 3, to zamieńmy od razu te runy. Ja muszę pamiętać o tych runach, bo już... No bo już często zapominałem, żeby on tutaj miał boosta do życia, bonus 15 z run. No i teraz standardowo odzyskajmy klejnot, wsadźmy tutaj i, no i gościu jest zadowolony. Dobra, jeszcze dwa piętra musimy pokonać, nie wiem czy się uda, spróbujmy, może się uda, byśmy wtedy mieli nowego pupila, więc to byłoby nowego i to takiego pupila na propsie. No dawaj, zgiń Motu, kto to w ogóle jest? Motu z pobijakiem. Uchylić się od podpisania zwykłej ramowej umowy z o leasing duszy? Szczególnie jedna osoba ma ci to za złe. Motu ze swoim nieodłącznym pobijakiem lubi się bawić duszyczkami. Dobra, Motu, dawaj na solówę. No i widzimy, że ten przeciwnik jest już dużo silniejszy. Motu, umieraj od mojej mocy, powiedziałem! Motu, umieraj od twej mocy! Motu! Kurwa, giń! Powiedziałem mu krzycząc do ucha, ale Motu nie chciał padać. Cholera, jest chyba za silny. Chyba wytracę wszystkie grzybki, zanim go podkonam. Dobra, przyspieszmy trochę proces. Nie no, zobaczcie, beznadziejnie schodzi. 71 tysięcy, ajajaj, chyba jeszcze jest za silny. Nie zdobędziemy tego, czyli będziemy musieli prawdopodobnie, tak sobie myślę, będziemy musieli w kogoś innego zacząć inwestować. Można go znaleźć w piątek 13. Kiedy jest najbliższy piątek 13? Aż sprawdzę, co nie? Aż sprawdzę, kiedy jest najbliższy piątek 13. No musi być piątek 13. Najbliższy piątek 13 jest. O kurwa. Wiecie, kiedy jest piątek 13? W sierpniu. Kurczę, dobra, czyli Omnibus dostajesz awans. Tak, Omnibus dostaje awans. Od dzisiaj będziemy rozwijać ciebie. Bo tego zanim zdobędę, to... Chociaż może Lilarysia powinniśmy rozwijać? Sobie to takie pytanie zasadnicze, co nie? Kogo powinniśmy zasadniczo rozwijać bardziej? Ale ma słabe obrażenia, biorąc pod uwagę tego, porównując... Dobra, Omnibusa jest potężniejszy. Tak sobie wybrałem, zresztą, ja, whatever. Dobra, no nic, i wytraciłem i tak wszystkie owocki, żeby było śmiesznie. No nic, dobra, spróbujmy pokonać Esteros, oto, w świecie mroku. To może być ciężkie, ale może się uda. No proszę, i się udało, elegancko, tak jak dostaliśmy coś fajnego. Do zręczności, czyli widzimy, że tutaj... Do zręczności, ładnie, ładnie, ładnie jest do zręczności. Why not, wymieńmy.
Odzyskaj klejnot, zawsze to jakiś progresik. I lecimy dalej. Tym razem Mankuj Lannister. Kurde, tutaj chyba nie walczyłem po tej stronie, bo nagle się okazuje, że ten lok nie jest taki trudny. No dobra, cofam to. Właśnie trafiliśmy na kamień milowy. Nie do przeskoczenia. Dobra, mordyccy bogowie w świecie mroku. Nie do przeskoczenia. No, góra Olim w świecie mroku. Nie do przeskoczenia. A może szkoła magii w świecie mroku? Nie do przeskoczenia. Dobra, z karuzela i dolamin, jak nie będę próbować. Hemoridor w świecie mroku. Widzimy, że bardziej naruszalne, ale nadal poziom wysoki. Dobra, spróbujmy w zwykłym świecie, bo w sumie jesteśmy madafekarami. Spróbujmy 13 piętro. Choleryczka Hana. Sprawna organizacja to klucz do sukcesu. Czy to w domu, czy w szkole, czy w pracy, a tym bardziej w piekle. Wszak tutaj chaos znaleźć można w każdym kącie. Jak to dobrze, że w ogarnianiu sytuacji pomaga siostra licha piekielnego. Właściwie to nie jest jego prawdziwą siostrą, tylko towarzyszy mu w cierpieniu. No i sro! 13 piętro na zwykłym świecie. Czy to się uda? No nie za bardzo. Dobra, to chociaż tutaj może Joffreya. Nice, Joffrey pokonany. I to nawet całkiem fajny kapelusz by mi wypadł, ale miał w sumie trochę jakby lepszy, nie wiem. Chyba tak. Wystarczająco dobry mam. Dobra, Esteros, lecimy dalej. Zimny drań. Ten tutaj jest wyjątkowy i sztywny, wyjątkowo sztywny. Skąd on się w ogóle wziął? Czy ktoś zostawił otwarte drzwi w wielkim murze? Zimny drań. No, o kurde, za pierwszym razem. Ten zimny drań to chyba tak naprawdę zimny lamus. Dobra, lecimy dalej. Bridget. Dochodząc do przejścia, zauważasz rudowłosą kobietę z ewidentnie mściwymi zamiarami. Czyżby dlatego, że jej dwóch towarzyszy zginęło w twojej ręki? Nie wiem! Ale walczę! Ją chyba też pokonam. Duża szansa. Nice. Widzicie, dawno nie walczyłem i teraz rąbię każdego jak leci. Ale lecimy dalej. O kurde! Bałwan i wilk cienia. Okazuje się, że twój następny wróg stoi w cieniu gigantycznego wilka. Uważaj, bo za chwilę i ciebie przyćmi ta bestia. Jeju! Bałwan i wilk cienia, czyli Jan Śnieg ze swoim potężnym wilkiem. Osobiście walczymy z Janem Śniegiem. I pokonany Jan Śnieg. My to jednak jesteśmy chyba dobrymi wojownikami, coś czuję. Esteros, kurde, 14 na 20? No nie wiesz, jak nie przeczytałem, kim ona była. Czerwona demonica, poziom 440. Kurwa. Jaką tutaj pałeczkę. Ale zobaczcie, zakres ma dużo gorszy od mojego. Zakres ten jakby wyższy. Bo ma zakres 2065, a ja mam 2511. Więc w zasadzie, jeśli mamy szczęście, to możemy dużo więcej obrażeń zadać. Chłopięcy Brini. Brini, twój kolejny wróg chce uczciwej walki. Dziewczyno, szykuj się na bolesną klęskę. Oczywiście, że tak. I uwaga, jest już wyzwanie. Jest możliwe, że to jest nasz kamień milowy nie do przejścia tym razem. Chyba nie do przejścia, byczki. Ale na pewno pokonamy uświęconą szkołę magię. Czyżby? Czyżby był finał dzisiaj? Z Lucjuszem wygramy? Zaraz się przekonamy. Lucjuszu! Padnij pod naporem mojej mocy! No, nope, Lucjusz jest dobry. Co ciekawe, 13 piętro mocno wysoki poziom ma. No dobra, no dobra. Nie ma czym się denerwować. Zobaczmy nordyckich bogów, bo tutaj też jest chyba wysoki poziom stosunkowo. Zwłaszcza, że tu jest zadaje obrażenie lodem i odporny na lód. Chyba... O proszę, jednak go dało się pokonać, czyli taki silny nie był. Zadaje obrażenie lodem, odporny na lód. Chyba mam obrażenie od ognia, więc w sumie na plus. I nie wiem, czy mam odporność na lód, ale YOLO! I tak z nim walczymy i próbujemy mu zrobić, no proszę, my to jednak dobrze jesteśmy, byczki, my to jednak dobrze jesteśmy. No, co tu mamy? Wąż Midgardu. O kurwa, to wysoki przeciwnik. Dobra, byczki, mi się wydaje, że nie ma już co więcej tutaj walczyć. Z wężem Midgardu pewnie jeszcze go pokonamy, jak i tutaj meduzę pewnie też skopiemy i dupsko. Bo długo nie walczyłem i jak sami widzicie, no Atenę, no też pewnie skopiemy i dupsko, znając. Mi się wydaje, że wielu osobom jeszcze skopiemy dupsko.
Ale to, ile osób skopialiśmy dupsko, dowiecie się w następnym odcinku z Shake Some Feature, czyli naszej ulubionej grze przeglądarkowej. Link do gry znajduje się w opisie. Pamiętajcie, żeby wbijajcie na serwer ten 39 Polski, super sprawa. No, chyba, że jakiś nowy wyjdzie i się przeniesiemy. Ale na razie gramy na tym, jest kozak. Chyba pobiłem jakiś taki swój rekord w ogóle ever mojej postaci. Mam 353 level. I nie wiem, czy to nie jest w ogóle jakiś rekord mojego globalnego osiągnięcia. Nie wiem, czy kiedykolwiek tak daleko byłem. Tak mi się wydaje. No, to jest chyba mój rekord. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy jaką kiedykolwiek postacią osiągnąłem tak wysoki poziom. Może, podobny. Ale na pewno żadną postacią nie zbudowałem twierdzy na 20 poziom, komnaty klejnotów na 20 poziom. Nie rozwinęłem tak bardzo podziemi. Nie wykonałem tak bardzo dużej ilości lochów. Pierwszy raz walczyłem z niektórymi postaciami ever tutaj, więc dla mnie osobiście to jest ogromny progres. A ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Piąteczka, elo elo.